Czas na zupełnie inne nastroje po drugiej stronie, a więc czas na głos ze strony gospodarza. Michał Chyliński razem z nami. Gratulacje oczywiście pierwszej kolejności. Można przegrywać po pierwszej, drugiej, trzeciej kwarcie, ale najważniejszy jest ten końcowy rezultat. No, na pewno tak. Ciężkie spotkanie za nami. Można powiedzieć, że w ataku nam nie szło przez trzy kwarty. I zmiana obrony na strefę odmieniła ten mecz, można powiedzieć, więc tutaj duża zasługa trenera w tym wszystkim, że wyczuł taki moment. Potem poszły z tego kontry, łatwe rzuty i to jest nasza koszykówka. Także no, cieszy to zwycięstwo. Na pewno wiele do poprawy, ale cieszy. Dziecku cieknie ślinka, ale też mam wrażenie, że tobie ciekła ślinka na te trójki, bo jak zaczęło wpadać, no to miałeś ciąg na te rzuty. No to tak jest w życiu strzelca, że jak wpadną pierwsze dwie, trzy, to już potem kosz się robi dużo, dużo większy i te rzuty wpadają. Koledzy mnie też szukali na otwartych pozycjach, więc no cieszę się, że mogłem pomóc na pewno, bo to było potrzebne nam, to zwycięstwo. A tak zupełnie szczerze, bo jesteś jednym z najbardziej doświadczonych w zespole, weteran, nie lubicie tego słowa. Ile było w tym rzutach improwizacji, a ile taktyki? Nie, dużo tych rzutów wyszło z taktyki, potem już wiadomo, że czasem się gdzieś tam penetruje, ktoś odda piłkę, obrona się pogubi, te rzuty się tworzą same, także, ale na pewno dużo wyszło z taktyki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wracamy do Was, panowie. Dziękujemy bardzo Tomaszowi Krochmalowi za te rozmowy.